Nowy prezes CEF Aleksander Boricic też zapowiedział zmiany jeśli chodzi o kwalifikacje dla olimpijskie na kolejny cykl. Czy, czy mówił jak to będzie teraz wyglądało? No, to Na pewno nie do pomyślenia jest sytuacją żeby mistrz świata dwa lata przed Igrzyskami czy mistrz Europy nie miał zapewnionego awansu. Tak? Bo w takiej sytuacji jesteśmy w tej chwili my i też jest drużyna francuska. Z Poprzednie władze Europejskiej Federacji Siatkarskiej bardzo szły na rękę, delikatnie mówiąc, wadzą EVB albo wręcz właściwie nie walczyły o swoich reprezentantów, swoje, swoje kraje podległe pod Europejską Federację. Uważamy to za krzywdzący taki podział, podział miejsc na Igrzyska Olimpijskie. Też jest niezrozumiałem, dlaczego pierwsza dwójka z Pucharu Świata, nie pierwsza trójka medalowa strefa, tak jak miało to zawsze w latach poprzednich, w eliminacjach do, do Igrzysk Olimpijskich co też jesteśmy bezpośrednio pokrzywdzonym tej, tej regulacji. Pan Barucić zapewniał i zakłada na pewno zmiany w kwalifikacjach, bo też musimy szanować zdrowie zawodników, bo tych pojedynków nasi zawodnicy, ale też nie tylko nasi, ale też w podobnej sytuacji są wszystkie najlepsze reprezentacje europejskie, po prostu rozgrywają bardzo, bardzo dużo. Jeśli mówimy o zdrowiu zawodników, żeby był najwyższy poziom sportowy, to wszyscy najlepsi zawodnicy powinni się spotykać na, na boisku i rozstrzygać, kto, kto w danym turnieju jest najlepszy. Uda się doprowadzić do tego, żeby było więcej miejsc na igrzyskach dla zespołów z Europy, bo w tym momencie mamy maksymalnie cztery, mówimy o Rio, a być może tylko dwa miejsca dla zespołów z Europy, podczas kiedy no w czołowej 15 zespołów światowych myślę, że Europa to jest no z dziesięć miejsc. No rzeczywiście, a w pierwszej dziesiątce to przynajmniej siedem zespołów, więc widać tutaj dysproporcje i taką małą realność przedstawicieli na Igrzyskach, potęg siatkarskich. Europa jest tutaj najbardziej i najmocniej poszkodowaną jakby kontynentem i z tym się nie możemy zgodzić i wierzę w to głęboko. Ja też będę wspierał, wspierał pana prezydenta Boricicza w tym, aby Europa była bardziej reprezentatywna i w następnych kwalifikacjach, bo oczywiście na tą chwilę nie ma mowy o zmianach regulacji co do Igrzysk w Rio, bo decyzje zapadły półtora roku temu i się nie zmienia reguł gry w trakcie, w trakcie już zawodów, w trakcie już grania. No ale na pewno będziemy mocno walczyć o to, aby zmienić tą sytuację i aby na Igrzyska, na te 12 drużyn, aby przynajmniej 6 było z Europy, bo też jest taka mapa męskiej siatkówki, bo przypomnę, tylko rozmawiamy o męskiej siatkówce, bo taka też jest mapa siatkarskiego świata męskiego, że w tej pierwszej dziesiątce, przynajmniej 6 drużyn jest z Europy. Ale wie Pan też, że to, to jest tak, że zespoły z Europy są największym zagrożeniem dla Brazylii. Brazylia ma w przyszłym roku Igrzyska Olimpijskie u siebie, a prezes Światowej Federacji jest Brazylijczyk, więc im jest na rękę, żeby tych zespołów z Europy było w Rio jak najmniej. To już trochę takich teorii spiskowych szukamy. <grym> Daleki jestem od takiej dywagacji, żeby um, to było jakieś celowe działania Pana y, Prezydenta gracy raczej widzę tutaj słabość poprzednich władz Europejskiej Federacji Piłki Siatkowej i nieumiejętność przekonywania i wymuszania pewnych działań na, na sternikach Światowej Siatkówki. Pan teraz wszedł do władców, więc rozumiem, że to teraz już nie będzie tak lekko yy, popuszczane w Federacji Światowej przez Federację Europejską. Rzeczywiście. Oprócz mnie znaleźli się tam przedstawiciele największych federacji potęg, tych siatkarskich, o których właśnie rozmawiamy, bo jest, i, e, jest przedstawiciel Rosji, jest przedstawiciel Turcji, Bułgarii, e, Włoch oczywiście, e, Serbii. E, także ta mapa, mapa siatkarskiej Europy przesunęła się troszeczkę z tych małych krajów, które miały mniejsze znaczenie i które było można łatwiej zdominować w rozmowach do już liczących się federacji zapewniam, że zrobimy wszystko jako te najlepsze, najbardziej liczące się federacje pod względem i sportowym, ale też organizacyjnym eventów sportowych, bo władze w Światowej Federacji bardzo mocno ograniczają nasze działania i nasze pole, jeśli chodzi o zespoły, natomiast z miłą chęcią nam powierzają naj, naj, najważniejsze turnieje, no jak choćby zeszłoroczny mundial siatkarski męski w Polsce, Mistrzostwa Kobiet odbyły się we Włoszech, siatkarskie Mistrzostwa Piłki Plażowej odbyły się w Holandii, także że Europa tutaj pod względem organizacyjnym jest wiodącym kontynentem i jesteśmy wiodącymi federacjami. Natomiast bardzo mocno się ogranicza we władzach Światowej Federacji i się ogranicza pole rozwijania siatkówki naszych federacji, naszych reprezentacji narodowych na arenie międzynarodowej.